Maja, a propos czasu, mającego wieku, lat następujących po sobie, jutro masz urodziny. Tak. Ostatnia stacja przed 50. Dokładnie, 49. Jakieś szczególne dla ciebie? Wiesz co, oczywiście, że to odczuwam. Patrząc też na siebie, to widzę. Czasem mnie to wkurza, bo chociaż jestem w bardzo dobrej formie, ale oczywiście no to już nie jest ta sprawność i kondycja, jaką miałam, mając 20 lat. Czasem jestem bardzo taka szczęśliwa i spokojna, że jestem w tym momencie, bo to jest rzeczywiście u kobiet takich świadomych siebie i umiejących słuchać samych siebie moment, w którym naprawdę już dużo o sobie wiemy i nawet jeszcze, jeśli nie wiemy, czego jeszcze chcemy, to wiemy na przykład, czego już bardzo nie chcemy. I to jest bardzo wyzwalające. Dużo też jestem dla siebie, nauczyłam się być dla siebie bardziej tak, dobra, wyrozumiała i czuć, że dla siebie jestem taka i dla siebie jestem wystarczająca. To jest, chociaż oczywiście mam też momenty takie no, super euforyczne i momenty, gdzie wydaje mi się, że jestem beznadziejna i wszystko mi nie wychodzi i nie wyrabiam się na zakrętach. U mnie ten upływający czas łączy się też z tym i to na pewno mi bardzo też jakoś tak pomaga widzieć w tym coś pięknego, bo łączy się z tym, że oczywiście ja jestem coraz starsza, ale coraz starsze, coraz bardziej dorosłe są moje dzieci. A to są takie dwie istoty na świecie, które kocham po prostu bezgranicznie i bezwarunkowo i tak zachwyca mnie to, co się z nimi dzieje i tak właściwie fascynuje mnie też to, jak oni sobie zaczynają już chodzić swoimi ścieżkami, jak samodzielnie, krytycznie myślą. I to sprawia, że to jest takie naturalny jest ten proces. No i generalnie się czuję dobrze ze sobą. No, nie da się całkowicie czuć dobrze ze sobą, no, wiedząc, będąc choć trochę inteligentną i wrażliwą osobą, no bo to wszystko, co się dzieje wkoło i to w wymiarze lokalnym, ale również globalnym, no, jest dość przerażające. Tutaj dzisiaj jesteśmy właśnie też w tych okolicznościach takich zwierzęco-przyrodniczych, słysząc wszystkie doniesienia związane z kryzysem klimatycznym, a właściwie z nadciągającą katastrofą klimatyczną, no to trzeba być bezmyślnym, żeby się nie niepokoić. Zwłaszcza, że cały czas w tym wymiarze indywidualnym możemy robić różne rzeczy, ja się staram to robić, ale no, oczekuję zmian systemowych i to jest rozczarowujące. Ale poza tym, jeśli pytasz o wiek, to ja się czuję dobrze. Lubię też te role, które zaczęłam grać teraz, coraz częściej gram matki, to jest fajne.